To jest wystawa trzech pań, które nawet tytuł przewrotny, bo trzy damy z pieskiem jest tytuł wystawy. Piesek jest jakby ulubieńcem wszystkich trzech pań, które spotkały się właśnie na plenerze, którymś tam plenerze, który organizowaliśmy i zamieszkały w jednym domku z pieskiem i dlatego tak ten piesek się przewija tutaj. Sportretowany jest trzy razy przez każdą z pań. To są uczestniczki plenerów, które organizujemy i członkinie grupy Bohemia, którą ja prowadzę. Jola Gałązka jest z Warszawy, ale dojeżdża na zajęcia. Te właśnie postaci fakirów to są z jej wycieczki prace do Barcelony i tam pokazuje jakby różnorodny świat tej Barcelony. Bardzo fajne ma akwarelki, które tutaj są prezentowane na drugiej ścianie. Basia Piekarska robi notatki, ma taki swój notes i ona robi takie notatki też z podróży, z miejsc, w których często bywa i potem to przenosi na papier, na kolorowy papier, rysując tuszem i podkolorowując je. Tam w następnej sali są jej prace. Zaś Joanna Petrusewicz to jest taki ewenement, który bardzo dobrze się czuje w pasteli suchej. I kiedy ja jej mówię, że ma wyłączyć myślenie i tylko poddać się intuicji, to te prace wtedy są bardzo, bardzo fajne, bardzo ekspresyjne i ten instynkt tutaj pokazuje.